Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek: uzdrowieni, kochani i otoczeni opieką. W przeszłości niektórzy teolodzy postrzegają Boga objawionego w Starym Testamencie jako surowego i nieprzebaczającego, w przeciwieństwie do Jezusa okazanego w Nowym Testamencie. Dlaczego ten tok myślenia jest niewłaściwy? Co w przesłaniu 14 rozdziału Księgi Ozeasza pomaga nam wykazać, że nie należy wyciągać takich wniosków? Co rozdział ten mówi o charakterze Pana i o Jego miłości? Księga Ozeasza, 14 rozdział. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoc naszych walk. Asyria nie będzie naszym wybawcą. Nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk: Boże nasz, gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także zakwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. I wrócą i będą mieszkać w swoim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłuchałem go i wezmę na nie, wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony. Dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Końcowy rozdział Ozeasza jest stosownym zwieńczeniem przesłania przekazanego za pośrednictwem tego proroka. Potwierdza obietnicę ostatecznego triumfu Bożego planu zbawienia. Wzywając lud izraelski do nawrócenia, prorok podpowiada wiernym słowa, z jakimi powinni zwrócić się do Wszechmogącego. Powinni prosić, by Bóg zmazał winy, z powodu których się potknęli. Powinni także odrzucić poleganie na innych narodach i całkowicie zrezygnować z bałwochwalstwa. W czasach biblijnych nikt nie powinien był zjawiać się przed obliczem Pana z pustymi rękami. Poza symbolicznymi ofiarami wierni mieli przynieść słowa szczerej skruchy i dary dziękczynienia. Po wyznaniu winy, okazaniu skruchy przez lud Pana odpowiada szeregiem obietnic. Pierwszą z nich jest uzdrowienie przez boskiego lekarza. Odnowienie więzi Boga z Izraelem jest porównane do rosy, która jest jedynym źródłem wody dla roślin podczas długiej pory suchej na Bliskim Wschodzie. Jest także porównanie do drzewa oliwnego, które uważano za szczególnie cenne, najważniejsze spośród drzew owocowych. Jego liście dają cień i ochłodę, a oliwa służy jako pokarm, maść i paliwo do lamp. Wielkie cedry Libanu, uważane za najbardziej użyteczne wśród drzew rosnących w krajach biblijnych, z ich cennego drzewa budowano świątynie i królewskie pałace. Bóg obiecał, że zasadzone przez niego rośliny rozrosną się tak, iż Izrael stanie się ogrodem pełnym błogosławieństwa dla całego świata. Przeczytaj ostatni werset 14 rozdziału Księgi Ozeasza.
jakie warunki musiały być spełnione, by te wszystkie obietnice mogły być realizowane. Dlaczego podobnie jak dzisiaj, gdy mamy do wykonania swoje zadanie jako adwentyści dnia siódmego? Dziękuję.